Dzień dobry, witam Was serdecznie. A, witam Was, pracownik od Napoty. Jestem Karola, a, a to jest mój vlog, vlog osobisty, który jest rodzajem pamiętnika, rodzajem takiego zapisu a, tego, co robię i co zrobiłam i co mam zamiar robić. A, trochę też w celach a, automotywacyjnych. będę a, powtarzała to do śmierci, że. W momencie, kiedy powiem, że coś zrobię, to są szanse zwiększają się, że, że to zrobię rzeczywiście. Nagrywam tego vloga, żebyście mogli mi też podpowiedzieć, jak realizować pewne rzeczy, bo szukam pomocy i też, żeby tak troszeczkę właśnie zarchiwizować to, co robię. W poprzednim vlogu tydzień temu pokazywałam sweterek i pytałam o zakończenia ściągacza, i powiedziałam, że. To, co zrobiłam igłą, to mi nie za bardzo odpowiadało, bo poleciliście mi zakończenie ściegiem włoskim igłą, i ja nie byłam z tego zadowolona. Trochę mi się to za bardzo rozciągało. Tu jest ta próbka, taka właśnie, która się rozciągała nadmiernie, bo tutaj jest góra wykończona igłą, i po rozciągnięciu to tak faluje, i to mi zostaje. I szukałam dalej, tym bardziej, że ja, ponieważ jestem krawcową, dużo szyję. Ja mam taki nawyk, że jak szyję igłą, to dociągam nitkę, więc może to, że ja tu dociągnęłam bardzo mocno tą włóczkę przy zamykaniu tych oczek, spowodowało, że ona no nie jest, nie wraca do swojego kształtu, że to się rozciąga, owszem, natomiast zamiast się ściągnąć po rozciągnięciu do. Tego efektu wyjściowego, no zostaje taka fala, która mi za bardzo odpowiada. I słuchajcie, grzebałam, grzebałam, i znalazłam, znalazłam coś, co mi odpowiada. Link będzie do, w opisie filmu, macie link do autora tej metody, do, od osoby, o której się uczyłam i które oglądałam sobie. I mi ta metoda się mega spodobała. To jest metoda zakończania ściągacza drutami. I w efekcie przerobienia tego ostatniego rzędu, zamyka, kończącego robótkę, na końcu tutaj na szczycie wychodzi przepiękny warkoczyk a, i robótka no, jest elastyczna, tak jak ja bym chciała. I wiecie co? I to te, zakończenie ściągacza... Po rozciągnięciu i puszczeniu, wraca w swój układ i się nie marszczy, nie telepie. To, się, to nie jest tak wiotkie jak to zakończenie igłą, które tu zapewne źle zrobiłam, więc nie będę nad tym się dłużej zastanawiać. Wrzucam wam link do filmiku, na którym możecie sobie zobaczyć tę metodę. Tam jest bardzo fajnie wytłumaczone i bardzo fajnie pokazane. Mimo, że filmik jest po angielsku, to nie trzeba nic słuchać, można wyłączyć dźwięk i po prostu pokazane jest idealnie, jak to przerabiać, żeby uzyskać taki elastyczny ściągacz. I ja ja myślę, że to będzie mój wybór na zakończenie ściągacza w tym kolorowym sweterku pasiastym. Oczywiście w sweterku pasiastym nic nie zrobiłam przez ten tydzień. Postęp robot jest żaden, ponieważ było strasznie gorąco, a ten sweterek już ma swoją masę, tak? On już jest duży, bo w zasadzie cały korpus zrobiony. Jak se położyłam na kolana w tych 30 stopniach, no to mimo, że ja bardzo lubię ciepło i e, ta pogoda, która była w Gdańsku w tym tygodniu, to była moja ulubiona pogoda, najlepsziejsza najlepsza pogoda w te lata w Gdańsku, bo takie 28-30 ja to bardzo lubię. E, no to było mi trochę jednak gorąco w nóżki, pociło mi się e, ciałko, więc sobie odłożyłam sweterek. E, nie robiłam sweterka, robiłam rzeczy, które e, nie wymagały okładania się e, materiałami. Albo takie rzeczy, które wręcz przeciwnie, powodowały, że te materiały, których na siebie kładą, mnie schładzały. Więc postęp w sweterku jest żaden, i nie wiem, czy w tym tygodniu nadchodzącym będzie jakiś spektakularny, ponieważ mam jeszcze kilka rzeczy, które powiedziałam na we wcześniejszych vlogach, a których nie zrobiłam, a muszę zrobić. Między innymi sukienkę na wakacje, bo moje wakacje dopiero teraz zaczynają, i sobie jedziemy do ciepłych krajów z Robertem. I w tych ciepłych krajach będzie, mam nadzieję, bardzo ciepło, że będzie moje ulubione 26, 28, może nawet 30, więc potrzebuję zwiewne ciuszki. Mówiłam, że uszyję sukienka, pokazywałam Wam w poprzednim filmiku. O tutaj umieszczę ten link do tego filmiku. Pokazywałam Wam sukienkę, jaką uszyję z viskos, które mamy w sklepie na, na, na stronie Koty na Płoty. Natomiast słuchajcie, uszyłam, wzięłam wiskozy, ale uszyłam zupełnie coś innego. Uszyłam spodnie. Uszyłam spodnie e, długie na e, wieczorne wyjścia. O, zobaczcie, z takiego materiału. To jest e, tkanina wiskozowa, satyna wiskozowa e, i słuchajcie, sp e, spodnie mają kieszenie z boczku Normalnie mają flut, floty z jednej, z drugiej strony. E, zamykane są, e, nakryty zamek tutaj z boczku też. Można sobie e, otworzyć elegancko. A żeby się ładnie układało i żeby zawsze do mnie pasowały, czy zjem, czy nie zjem, a e, najczęściej jem nie, <śm> e, bo turystyka kulinarna to jest to, czym się głównie zajmuje na wyjazdach. E, to słuchajcie, wpuściłam sobie e, w tył gumkę. I mam tutaj tylna, cała tylna część spodni. z gumkowa, tak, żeby tutaj już nie było, na przodzie nie ma żadnych zaszewek, nic, to są proste spodnie, w pierwowzorze były całe na gumkę, ale też mam w związku, że gumka u pani w moim wieku na brzuszku, szczególnie jak nie jest zakryta bluzeczką, to może nie do końca wygląda, szczególnie po obfitej kolacji, więc stwierdziłam, że z przodu sobie zrobię normalny pas, bez niczego, natomiast gumkę dam na pleckach i na, na dupce, konkretnie rzecz biorąc i bardzo fajnie to wygląda takie długaśne spodnie z satyny wiskozowej, która ma takie właściwości właśnie schładzające, a więc mam nadzieję, że świetnie się sprawdzi na wyjeździe. Z podobnej tkaniny, tylko w innym wzorze, mam w planie uszyć sukienkę. No a z resztek materiału, który mi został, jak odcięłam tą tkaninę na spodnie, no to jeszcze mi zostało takie brzegi, mi zostały bo to dwie długości spodni musiałam wziąć, bo one takie szerokie sobie wymyśliłam, więc na jednej szerokości mi się nie zmieściły dwie nogawki, więc wziąłam, obciąłam z belki dwie długości, czyli 2,20 materiału, 2,20 metry i zostały mi okrawki boczne i z tego grafku bocznych będzie jeszcze do kompletu bluzeczka, bluzeczka nie wiem, chyba bez ramionczek. Na razie w planie jest bez ramionczek, ale z fancy tyłem, więc e, mam nadzieję, że się wyrobię do urlopu, bo urlop już e, za tydzień, więc e, trzymajcie ze mnie kciuki, żebym zdążyła uszyć. A, żebym zdążyła uszyć, bo. No, jak zawsze znowu coś mnie rozproszę. Jeszcze sukienka przecież musi być, nie? No więc właśnie, nie? E, właśnie sukienka, sukienka. E, Wykroję na sukienkę, też jeszcze nie wymyśliłam. Jeszcze nie wiem, jaki typ to ma być sukienki, ale myślę, że coś prostego o, z luźnym rękawkiem, a myślę, że będzie ok. E, dobrze. Ale co robiłam w tym tygodniu? Skoro nie robiłam sweterka, a spodnie uszyłam w zasadzie w jedno popołudnie, no to słuchajcie, skończyłam szyć. Bo też już tam zaczęłam, na, na YouTubie pokazywałam nawet w shortach, skończyłam szyć przybornik. Przybornik uszyłam, słuchajcie, taki o na, na piórnik Rolka to się nazywa de facto. Robert takie szył z dziećmi, na, na teraz na wakacjach, jakbyśmy zajęcia z dziećmi letnie. A to jest piórnik ro rolka. E, malutki, skromniutki, bo nasze dełka sobie uszyłam, bo mi się dełka e, walają. E, uszyłam go z resztek materiałów. To są, mm, ja wam pokażę go z drugiej strony, o tak wygląda. E, to są materiały, które zostały mi jako resztki, jako ścinki z e, quiltu, który szyłam kilka e, lat temu. E, Ponieważ kawałki były no dosyć spore. Jak widzicie, tutaj mamy o, takie dosyć duże kawałki. Tutaj mamy HTS, więc takie dosyć spore kawałeczki. Ja ich nie wyrzuciłam, zostawiałam sobie na potem. Myślałam, że uszyję do tego quiltu poduszyczkę do kompletu, ale ten temat poduszeczki do kompletu się rozmył i kawałki mi zostały. I teraz je znalazłam podczas robienia porządku, zawsze takie, że znajduję po prostu, bo były w torebce papierowej ładnie poskładane. I stwierdziłam, że je wykorzystam i uszyłam sobie taki przyborniczek. Przyborniczek ma tutaj kieszonkę na drobiazgi. W tej, drob... tej kieszące planuję trzymać chociażby znaczniki lub drobne rzeczy. Natomiast tutaj mamy, o proszę, przegląd szydełek i nożyczek, nici, no tam co potrzeba. Piórnik się roluje, zwija po prostu w trąbę. I tu mam z resztki materiału też zrobiłam tunel na gumkę. Gumeczkę sobie wplotłam. Zrobiłam tunel na gumkę, żeby mi się gumka nie mechaciła, nie, haci... nie haczyła i żeby to fajnie wyglądało, więc o, mam zapinane na gumkę, się nie rozwali, szydełka ani jednej, z drugiej strony nie wypadną, ponieważ uszyłam klapkę, klapkę zamykającą. Więc tak, o, to skończyłam, więc mogę się pochwalić. Taki przyborniczek na szydełka. A dlaczego przybornik na szydełka? Ponieważ, no jak, wiadomo, druty na chwilę odstawiłam, bo ciepło, ale wróciłam do projektu, który już się ciągnie bardzo, bardzo, bardzo długo za mną. Bo chyba troszeczkę sobie go źle przeskalowałam ten projekt, wiecie? Projekt będzie piękny i spektakularny, bo ja sobie wymyśliłam szydełkowy sweterek. Szydełkowy sweterek z takich bloczków. To się nazywa African Flower. To są takie malutkie. No, malutkie jak się robi malutkim szydełkiem i z cienkiej włóczki. I ja sobie wymyśliłam, że z tych kwiatków zrobię sobie sweterek. Taki kardiganik na lato, nie? Tylko to lato to miało być lato ubiegłoroczne. O, zobaczcie, takie heksy. O, to tutaj, o. I sobie wymyśliłam, że tak to będzie wyglądało. E, tylko e, zrobiłam e, dwa błędy. E, po pierwsze, nie oszacowałam ilości e, tych heksów, ile powinna mieć. E, po drugie, e, nie przemyślałam wielkości tych heksów. Gdyby Ty, te heksy były dwa razy większe, <noise> to bym miała dawno temu sweterek. E, a tak to mam e, mnóstwo bloczków, że tych takich właśnie e, kawałeczków, takich o, fragmentów e, z African Flower, czyli w kwiatem afrykańskim. Więc mam dosyć dużo tych bloczków, i to są bloczki, które są poblokowane. I mam ich cały taki kartonik. Taki zacny kartonik poblokowanych bloczków. A jak sobie ułożyłam na płasko, na wielkość sweterka, no to się okazało, że mam ich raptem na pół sweterka. No, na plecki i jeden rękaw. Generalnie, więc muszę cały przód i jeden rękaw jeszcze dorobić. I to jest, słuchajcie, mój plan na urlop. Dlatego uszyłam sobie to. Wrzucę to do walizki. Te włóczki, z których to robię, to są włóczki bawełniane i one nie zajmują dużo miejsca. Bloczki się robi bardzo szybko, jeżeli ma się na nie czas, bo tutaj ta zmiana kolorów też wymaga dowiązywania elementów. O, zobaczcie. Włóczek jeszcze mam dużo, więc wymyśliłam sobie, że na urlop sobie wezmę szydełko, włóczki i dorobię kilka bloczków. Zobaczymy jak mi pójdzie i czy urlop rzeczywiście będzie urlopem, żebym miała czas sobie siedzieć i e, e, dziergać. E, ten blok jest taki, że ja nie potrafię tego robić na przykład oglądając telewizję a wieczorem, oglądamy sobie filmy, e, bo on wymaga ode mnie dużej ilości skupienia i liczenia oczek, bo tutaj się, nie dość, że się zmienia e, kolor, i trzeba pilnować kolor. To też w każdy, każdy okrąg, każdy rząd ma inną ilość oczek, w innym układzie oczek, więc to się bardzo fajnie robi, bardzo ciekawie się robi. Natomiast rzeczywiście wymaga to skupienia tylko i wyłącznie na tej czynności, a nie robienia tylko tak sobie przypadkiem. To nie jest taki klasyczny granny square, które można dziergać po prostu patrząc w telewizor, czy w cokolwiek, czy w telefon, czy w cokolwiek innego. Niestety African Flower wymaga no co, no skupienia, skupienia, uwagi, no, takiej uważności, tak? Bo zdarzyło się, że jak się nie skupiłam, to mam kilka takich bloczków odłożonych, nie wiem na co, pomyślę. A bo tak, bo African Flower ma 6 płatków. 6. A ja w swoim chaosie głowowym i w takim braku uważności mam kilka bloczków, które mają 5 płatków. I nie są sześciokątami, tylko są pięciokątami i do niczego mi nie pasują, więc nie wiem. Albo je spróję i odzyskam włóczkę, albo je wykorzystam przy jakimś innym projekcie. Może doszję do patchworku, kto wie, kto wie. Na razie sobie leżą w osobnym kartoniku, niezblokowane nic, no bo są za małe, to po co mi to? Natomiast co mogę i co robię wieczorami, oglądając filmy? No więc przy wieczornym relaksie, kiedy sobie oglądamy filmy, no to ja sobie zajmuję ręce. Sobie zajmuję ręce. Zajmuję sobie ręce czym? Kupiłam sobie takie pudełeczko. Takie pudełeczko, słuchajcie, to jest pudełeczko, które ma warstwy, jak szrek albo Celula. Ma warstwy, ma takie. O, to jest jedna warstwa. Tu mamy kolejne warstwy, tak można sobie zestakować. I ponieważ mam plan wrócić do hafciarstwa, szczególnie teraz w głowie mi chodzi dokończenie tej tkaniny, którą Wam pokazywałam w poprzednim filmie którą młotkowałam i tam trzeba dużo dohaftować, żeby to jakoś wyglądało, no to sobie kupiłam właśnie takie pudełeczko i kupiłam sobie nici. I nici sobie kupiłam różnokolorowe, w takich, w takich zestawach miksowych, bo mi nie zależało na jakichś specjalnych kolorach. Tylko, że jak one są w takich bandlach, to to mi się wszystko zaraz plącze. Jak ja sobie odrobinę wyciągnę te nitki, to zaraz wszystko mi się plącze, ta nitka jest zesupłana. I wymyśliłam sobie, że sobie poprzewijam te niteczki na takie pik, pik, ona takie, ona takie cudawianki. Kupiłam takich bardzo, bardzo dużo. No i efekt jest taki, że proszę bardzo, kolory zielone u mnie wyglądają tak. To jest urobek z dwóch wieczorów, przewijania tych nitek na te bąbelki. Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ktoś wie, jak to się nazywa takie. tekturka to jest, jest plastikowe, nie? Do y, nawijania a, wełenek. nasze generalnie to jest pomyślane jako, na, y, jako y, tekturka do nawijania końcówek, jak Wam zostają z y, nitki do haftowania z y, haftu i zostają resztki, no to to jest fajne do y, nawijania resztek, natomiast ja sobie wymyśliłam, że nawinę sobie wszystko, y, całość, tym bardziej, że wykupując y, nici w takich zestawach y, mix, y, no to De facto mam na przykład bardzo dużo różnych odcieni zieleni, co jest fajne. Co jest fajne, bo w momencie, kiedy będę sobie haftowała na patchworku listki lub gałązki, no to będę mogła różnicować kolorystykę i to jest bardzo, bardzo fajne. No, więc Im więcej, tym lepiej, nie? Natomiast pudełeczko kupiłam w słynnym sklepie z duperelami dla rękodzielników i nie tylko. Pudełko jest no tak, nie może nie jakiś super quality, bo wiecie, to jest jednak miękki plasticzek, ale można je zestakować. Tutaj mamy trzy pięterka, ma pokryweczkę, którą też tutaj sobie można zapiąć elegancko i wiecie, no, mogę przechowywać coś takiego. I dla mnie to jest kolejny game changer, bo wrzucanie takich tych, tych kartoników do nawijania. Ktoś wie, jak się nazywają? Proszę, powiedzcie, napiszcie w komentarzu. Eee, no to eee, i trzymanie tego luzem w pudełku to powoduje, że to jest chaos, nie? A tak to mam ładne segregatory po, po, ten podzielony. I sobie wymyśliłam, że właśnie pierwsze penterko będą jasne, żółte, pomarańczowe kolory, drugie pęterko będą zielone z brązami i trzecie pęterko bę najniższe będą fiolety, czerwienie i e, e, róże z niebieskościami. Dziś te niebieskości będą w pomiędzy, no w zasadzie kupiłam więcej niż jedno pudełko, więc wiecie. Będzie, będzie gdzie wkładać, będzie gdzie segregować, no i trzymacie za mnie kciuki, żeby była konsekwentna i wszystkie nici, bo jak widzicie tutaj jeszcze część została, ja mam jeszcze więcej w domu, bo nie wzięłam są do studia wszystkiego, więc tam jest naprawdę dużo przewijania i tylko żeby filmy były ciekawe, nie? To się wtedy fajnie nawija i dobrze robota idzie. No w zasadzie tyle, co ja tutaj e, nadzie, na, narobiłam w tym tygodniu. E, natomiast w związku z tym, że e, kończą się wakacje, e, takie te szkolne, e, a ja jadę, więc <grydy> no się bardzo cieszę, e, bo już dawno nie byłam na urlopie, e, no to Wam pokażę patchwork, który zrobiłam jakiś czas temu. O, niech będzie co, co, dzień, co tydzień coś nowego nie do pokazania. E, to nie jest nowa praca, to jest praca, którą zrobiłam e, w lutym, w lutym, tego roku zrobiłam ją na wystawę, na wystawę, którą robiłyśmy razem z grupą Paczurk Sokowej Pomorski. Wystawa miała tytuł Kobieta Pomorska. I zobaczcie, tutaj mamy, o. Ja sobie wymyśliłam coś takiego. To jest mój ulubiony widok. Jakbym mogła wybierać idealne miejsce do życia, to wybrała właśnie to. Bez ludzi, bez niczego, tylko morza, szum, mew, krzekot i, i tyle, nie? To jest nasz Bałtyk. Nasz Bałtyk w takich miejscach, gdzie nie ma turystów. <grym> A jeżeli byliście w tym roku nad Bałtykiem, dajcie znać, gdzie taką miejscówkę wyczailiście, o ile wyczailiście, udało wam się pobyć trochę nad naszym Polskim Morzem bez turystów. Ja uważam, byłam nad Bałtykiem w wielu miejscach, natomiast... Nasze polskie plaże są jednymi z najfajniejszych plaż. Biją tylko, je tylko jakościowo, moim zdaniem, plaże na Łotwie. W okolicach Rygi, piasek na Bałtyku jest tak nieziemsko drobny i mączny. I tak anielsko biały, że to się w głowie nie mieści. Kto był, ten wie. Kto nie był, niech jedzie, bo to naprawdę są przepiękne plaże. Ja byłam tam już bardzo, bardzo dawno temu i chętnie bym pojechała na Łotwę jeszcze raz. Jeżeli ktoś był niedawno na Łotwie i widział te plaże, no i powie, czy to, jest, czy to rzeczywiście nadal tak jest. No bo ja byłam naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i właśnie zapamiętałam z tego wyjazdu ten niebiańsko szerokie Białe, mięciuteńkie plaże piaskowe. Naprawdę było super, więc. Hmm. Jeszcze czas. Jeszcze we wrześniu ma być ciepło, więc śmiało można odwiedzać i jechać sprawdzać, czy moje wspomnienia sprzed wielu, wielu lat są prawdziwe. No dobrze. To chyba wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pogadać. Będzie jeszcze jeden vlog przed wyjazdem, więc za tydzień się widzimy, jak najbardziej. Wtedy mam nadzieję pokazać, wam sukienkę gotową, no tak, bata sobie zakłada mnie na głowę, żeby to zrobić, więc mam nadzieję, że to wyjdzie, no i tyle, trzymajcie kciuki, żebym zdążyła uszyć sukienkę, no, a jeszcze relacja o tym, co się dzieje z patchworkiem z ptaszkami, no patchwork z ptaszkami czeka na wypikowanie, Doszłam mu ramę i wybrałam szplecki. Jeszcze tylko muszę włożyć wypełnienie i będzie piekowane. Może w tym tygodniu się uda go skończyć, bo bym chciała jeszcze przed wyjazdem zmienić wystawę w sklepie Koty na Płotę w Gdańsku, żeby już była taka trochę jesienna, żebyśmy jak wrócili, żeby już nie było letniej wystawki, tylko żeby była jesienna, żeby już nie musiała przez urlop tym martwić. O, i tak. No właśnie. A, a jakby ktoś chciał sobie jeszcze, też jedzie na wakacje we wrześniu, chciałby sobie jeszcze kupić innego materiału i uszyć w piękne spodnie albo piękną sukienkę z satyny wiskozowej, to pod, pod filmem jest link do naszego sklepu, gdzie można sobie takie materiały obejrzeć i kupić. Dobra, żegnam się z Wami czule, do zobaczenia za tydzień. Pa!